teatr pod Grojcem. Miejsce doskonale znane mieszkańcom Żywca, jak i turystom. Ożywa zwykle w czasie licznych organizowanych tu koncertów oraz na przełomie lipca i sierpnia, w trakcie Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Tędy przebiega jedna z ciekawszych w okolicy miasta tras spacerowych – Żółty Szlak. Trasa prowadzi z centrum Żywca przez szczyt Małego Grojca na wysokości 422 metrów nad poziomem morza do Żywca Zabłocia. Taka wycieczka to połączenie turystyki, rekreacji z edukacją. Trasa została bowiem poprowadzona najciekawszymi fragmentami zbocza, gdzie zobaczyć można charakterystyczną dla tej części Beskidów roślinność. Piękne widoki zrekompensują trudy wspinaczki, a widać stąd góry, które otaczają miasto ze wszystkich stron. Na szczycie Małego Grojca ustawiono stalowy krzyż. To pamiątka po wizycie papieża Jana Pawła II. Krzyż widoczny jest z oddali i stał się już jednym z symboli Żywca. Trasa doprowadzi nas wreszcie do innego obiektu, który nierozerwalnie łączy się z historią miasta. A tam koniecznie trzeba odwiedzić pełne wspomnień Muzeum Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu.